Dzień dobry, nazywam się Beata Piskrońska, jestem dyrektorem Polskiej Izby Opakowań. Polska Izba Opakowań jest partnerem targów Warsaw Pack od pierwszej edycji, a po raz trzeci mamy przyjemność wspólnie z Łódzkim Instytutem Technologicznym organizować konferencję Innowacje w opakowalnictwie. W tym roku skupiliśmy się na regulacjach prawnych, na ekologii i na cyfryzacji. Naszymi prelegentami byli eksperci, specjaliści z branży opakowań. Mówiliśmy o tematach związanych z najnowszymi regulacjami prawnymi, z przepisami, które wchodzą, które już weszły. Oczywiście było sporo o rynku, były też nowe technologie, nowe materiały, innowacyjne rozwiązania, a także digitalizacja, wzory, kody QR, cyfryzacja. Bardzo nas cieszy wysoka frekwencja podczas konferencji. To świadczy o tym, że temat jest cały czas aktualny, że te przepisy, które wchodzą, te tematy, te regulacje, te rozwiązania są wciąż poszukiwane przez producentów, przez użytkowników opakowań. Sala była zapełniona właściwie do ostatniego krzesełka, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Dostaliśmy też bardzo pozytywne opinie i komentarze po konferencji. I myślę, że spokojnie mogę zaprosić w przyszłym roku na kolejną, czwartą edycję konferencji Innowacje w opakowaniach. Recopol partnerem targów Warsaw Pack jest już po raz dziewiąty. Bardzo się cieszymy, że po raz dziewiąty udało nam się zorganizować wspólnie konferencję. Każdego roku konferencje nasze cieszą się ogromną popularnością. Zawsze mamy pełną salę. W przyszłym roku będzie to 10. konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy i zapraszamy również na Warsaw Packi, dlatego że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej wystawców. Prawie o 100-200% zwiększyła się liczba wystawców. Widzimy, jak rozrastają się te targi, ile hal jest zapełnionych. Także serdecznie Państwa zapraszamy i na targi, i na konferencje.